to jest tak, jak graliśmy kiedyś z Brazylią. Z Brazylią można było wygrać, jak trafiliśmy na ich słabszy dzień. I myślę, że taka jest recepta innych drużyn. Czekają, aż Polacy będą mieli słabszy dzień. I się doczekali, bo myślę, że w normalnej dyspozycji, grając po 10% lepiej w każdym elemencie, wygraliby się tam ten była mecz. Tylko różnica dwóch punktów, tak? Na korzyść, tak? A graliśmy słabo. No, nie oszukujmy się, graliśmy wczoraj słabo, nie graliśmy na swoim poziomie normalnym. No i właśnie to jest to piękno sportu, że możesz ograć zdecydowanie lepszego, wykorzystując moment.